Nowy wysokospecjalistyczny oddział powstał w Łódzkim Szpitalu Miejskim. Od kilku dni działa tu oddział kardiologii interwencyjnej. Lekarze zajmują się chorymi z ostrymi zawałami serca. Do tej pory koledzy wysyłali takich chorych bezpośrednio z izby przyjęć do godziny 15 helikopterem, a po 15, jeżeli była taka możliwość, to transportem drogowym do okolicznych oddziałów, albo do Olsztyna, albo do Białegostoku. No to niewątpliwie wiązało się z wydłużeniem czasu opóźnienia do otrzymania tego leczenia. W przypadku ostrych zespołów wieńcowych czas gra istotną rolę. Wydłużenie go tylko o pół godziny podnosi względne ryzyko zgonu o 7%. Dzięki nowemu oddziałowi pomoc pacjentowi będzie udzielana natychmiast o każdej porze. A to za sprawą 24-godzinnego dyżuru hemodynamicznego, czyli obecności kardiologa interwencyjnego, z którym mogą kontaktować się lekarze hospitalizujący w izbie przyjęć chorego. Taki pacjent może od razu trafić na oddział, gdzie zostanie udrożniona, zatkana w zawale serca tętnica wieńcowa. Do tego zabiegu służy wysokiej klasy aparat rentgenowski. Poza pracownią nowy oddział posiada 4 sale chorych w obrębie oddziału kardiologii. Pacjenci, mimo że trafili tu z chorobą, są zadowoleni z pobytu. Lekarz nie traktuje pacjenta jako pacjenta, jako człowieka po prostu, równego sobie, z którym rozmawia i tłumaczy, tak tłumaczy, że można to zrozumieć. Nie takim językiem medycznym. Ja bym w Białymstoku nie zrozumiałam nic, ja nie wiedziałam, co się do mnie mówi. No a potem się zostawiało samemu sobie i trzeba było sobie radzić, a tutaj nie, tu całą noc ktoś jest, ktoś pilnuje, ktoś chodzi cały czas. Pracownia echokardiografii to kolejne pomieszczenie nowego oddziału. Aparat wysokiej klasy umożliwia nie tylko obejrzenie serca przez klatkę piersiową, ale także za pomocą specjalnej sondy. Aparaturę obsługuje i pacjentami zajmuje się zespół 13 wysoko wyspecjalizowanych kardiologów interwencyjnych, 3 kardiologów konsultantów oraz zespół pielęgniarek. Wprowadziliśmy system stałego dyżuru ratowników pracowni hemodynamiki w trakcie takiego 24-godzinnego dyżuru, których umiejętności są niezwykle dedykowane do takiej pracy, a to właśnie w sytuacji, kiedy się coś niedobrego z chorym dzieje, to są kolejne ręce do pomocy, które w sposób bardzo fachowy niosą pomoc. Mimo iż oddział działa zaledwie tydzień, wykonano tu 20 koronarografii, a to tylko początek. Oprócz leczenia choroby wieńcowej w ramach ostrego dyżuru i łagodzenia dolegliwości u chorych ze stabilną chorobą wieńcową są inne plany. Oprócz tego chcemy również rozpocząć leczenie interwencyjne miażdżycy obwodowych tętnic, czyli w tych sytuacjach, jeżeli chorzy przy chodzeniu odczuwają dolegliwości miażdżycy kończyn dolnych. Takie przeskórne leczenie będzie tutaj inicjował pan docent Adam Witkowski. Już za miesiąc będą szczepiane w Ełku stymulatory serca. Taka głęboka specjalizacja podniesie bez wątpienia rangę szpitala, który już po raz drugi zdecydował się na wprowadzenie prywatnej firmy na swój teren. Jeśli nie ma własnych pieniędzy, trzeba szukać innych. Jeśli ktoś ma pieniądze i chce je tutaj wydać, to z przyjemnością zapraszamy takie firmy, takie osoby do współpracy z nami. W związku z tym ta kardiologia interwencyjna, pracownia hemodynamika, jaka powstała dzięki zaangażowaniu prywatnego kapitału. Najważniejsze, że pacjenci nie muszą płacić za usługi. Oddział bazuje bowiem na umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nieważne, czyja jest własność, ważne, że leczenie jest fachowe i nieodpłatne.